Przed chwilą skończyło się spotkanie autorskie z Jolantą Krysowatą, treską promującą jej książkę Skrzydła Anioła, ale ja nie o to chciałam pytać. Ja chciałam zapytać o, jak zwykle, zawsze coś innego niż ja pracujesz. Wiem, że miał być jakiś dokument z... W tamtym roku takie miałam szczęście i życiowe, i dziennikarskie, i twórcze, że w konkursie dolnośląskim, w konkursie filmowym obydwa projekty, jakie zgłosiłam, wygrały tak zwanego granta, ponieważ no, produkcja filmowa jest produkcją kosztowną i dostałam wsparcie finansowe na zrealizowanie dwóch tematów. Jeden, Szczęściarz, o Stefanie Arczyńskim, to jest najstarszy polski fotograf. O niezwykłej historii przedwojennej, wojennej i powojennej, który zdokumentował no, kilkadziesiąt lat historii Polski i Europy. W tej chwili ma lat 98, ciągle jest w niezłej formie i wspólnie z Mariuszem Marksem zrobiliśmy właśnie o nim film dokumentalny pod tytułem Szczęściarz. Była premiera kinowa, gdzie był zaproszony, wstał po premierze i powiedział do wszystkich: chciałem powiedzieć, że jestem szczęściarzem. I to była dla nas największa nagroda. A drugi film, jak już tak się złożyło, że te tematy mnie teraz prześladują, dotyczy kardynała Henryka Gulbinowicza. To jest dla Dolnego Śląska postać legendarna, ale nie tylko. Skończył lat 90, wkrótce 91. Obiecuję, że w przyszłym roku zrobię jakiś film o młodych ludziach, ale nie sposób było pominąć faktu tych 90. urodzin i udało nam się być wraz z Gulbin, bo tak go nazywamy, na Watykanie, w górach jego ulubionych franciszkańskich sanktuariach we Włoszech. Udało nam się być z nim w Wilnie, a także w małej wiosce, gdzie święcił kapliczkę pod Oławą, na dożynkach wiejskich. Wszędzie tam, w Henrykowie, który jakby dzięki niemu ocalał piękny klasztor, ten, w którym uchowała się księga henrykowska, Daj, ja po ty poczciwaj, pierwsze zdanie po polsku. To są wszystko jego dzieła. To jest człowiek, który przechował w stanie wojennym 80 milionów Solidarności, ba, nie dość, że przechował, to jeszcze dobrze wydał, a jeszcze mu zostało więcej niż dostał i tak dalej, i tak dalej. Więc jest to taka godzina spotkania z niezwykłym człowiekiem, który nadal pozostaje tajemnicą, ale już taki dokument, taki ma tytuł Gulbinowicz, uczeń w drodze. To jest człowiek, który po prostu ma 90 lat bez przerwy, albo się spieszy na samolot, albo się spieszy gdzieś tam samochodem. Albo wraca z podróży. Albo wraca z podróży, albo właśnie wyjeżdża. 30-letni operator na lotnisku nie nadążył, żeby go sfilmować z przodu, więc tylko plecy się udało. Kreska, ale to są dziennikarskie sprawy. A Juskowizna? O, Juskowizna, no to jest historia na następną książkę, nie wiem czy najbliższą, bo jeszcze muszę trochę poczekać. To jest dom, w którym mieszkali moi... Dom z przeszłością. Dziadkowie dostali po II wojnie światowej akt nadania, z Polesia się tam przenieśli ze świętymi obrazami i szóstką dzieci. Na dość słabą ziemię, ale było jej sporo. I przez kilkadziesiąt lat gospodarstwo funkcjonowało, potem podupadało. Ostatni władający, mój wujek, miał na imię Józek, zmarł bezpotomnie i powiedział: wiesz, jest wielki bałagan w tych sprawach spadkowych, wielki bałagan w tym gospodarstwie, ten dom się wali. Ja ci to wszystko zapiszę, bo ty sobie z tym dasz radę. No, 3 lata w sądach, ale dałam radę i w tym roku udało się zarejestrować w gminie Wińska na Dolnym Śląsku pierwsze gospodarstwo agroturystyczne w całej gminie, która jest gminą bardzo agroturystyczną, leśno-grzybowo-rowerowo-kajakową, konną także, ale jak do tej pory nikt się nie odważył, więc jesteśmy pierwsi. W związku z tym, że wszyscy mówią, że idą na Juskowiznę, byli na Juskowiźnie, pracowali na Juskowiźnie, dom się nazywa Agro Juskowizna. Dolnośląskie gospodarstwo agroturystyczne, czyli jedna z takich najważniejszych rzeczy, jaka teraz mi się w życiu dzieje. Wkrótce otoczony olbrzymim lasem, który Kreska sadziła przez cały tydzień. Już jest otoczony lasem, bo tam są lasy państwowe, lasy prywatne. Ale ty nie miałeś z głowy zaczynać. Ale dosadzaliśmy ponad 2,5 hektara, ponieważ jest strasznie dziki ryły. I ja powiedziałam, że co prawda, może mogę nie być fanką myśliwych, ale nie będę wiecznie żyła z odszkodowań za to, że mi dziki zryły. Na co myśliwi są tak wdzięczni, że obiecali, że jakiegoś ubiją i będziemy go piekli na podwórku na Juskowicie. Daj znać kiedy. I polubię, i w tym momencie ja naprawdę jestem po stronie myśliwych w sprawie tego dzika. Dzięki niemu posadziliśmy las
I jeszcze pogoda była straszna, bo było za sucho na sadzenie lasu. Ale tak, akurat wtedy, kiedy miałam czas i ekipę, to 2 dni wcześniej spadł deszcz, potem 4 dni było pięknie, posadziliśmy las i jak tylko ekipa poszła odpoczywać po biesiadzie kończącej sadzenie lasu, lunął deszcz i padał przez 16 godzin, przestał na jeden dzień, teraz znowu ciągle pada. Józek Czuba. Dziękuję bardzo za tą rozmowę. Dziękuję bardzo za fantastyczne przyjęcie. Zawsze lubiłam tę Małopolskę, ale nigdy tak bardzo jak dziś. Dziękuję. Dla portalu Nasz Wojnicz, Aleksandra Domańska. Dziękuję bardzo.